Na wszystko się zgadzam, bo jesteś Panem mojego życia. A skoro mnie kochasz do szaleństwa krzyża, to przygotowałeś dla mnie wszystko, co najlepsze. Dlatego wołam: Jezu, ufam Tobie. Podczas tego naszego podejścia tutaj do Najświętszego Sakramentu, także będziemy śpiewać, ale to Twoje wyznanie: Jezus jest Panem, niech będzie takie głośne. Nie tak w sercu, tylko powiedz głośno. Nie mów nic innego głośno, ale to jedno zdanie. Nie mów: chciałbym, żebyś był moim Panem. Nie. Ogłoś całemu światu: jesteś Panem mojego życia. Jezu, jesteś Panem mojego życia. Tak jak opowiada nam dzisiaj to święty Paweł. Przed ołtarzem mamy dekoracje, więc tu z przodu nie będziemy podchodzić, nie będziemy na to chwytać, ale podejdziemy z tyłu za ołtarz, z boku ołtarza. Ale nie zapomnijcie o tym, żeby chwytać przed ołtarzem, głośno to powiedzieć, że póki co powitamy Pana Jezusa. Oczywiście to jest dla chętnych, nie? Żebyśmy to też tak w takiej wielkiej wolności przeżyli. Nie to, że teraz musisz podejść. Nie. Poczuj takie zagrożenie Jezusa. Ja czekam na Ciebie. I tak jak ta kobieta cierpiąca na krwotok, obym się go chwyciła, a będę zdrowa. Nie wiem, co to oznacza w Twoim życiu. Może zupełnie coś innego niż myślisz, ale Jemu zaufaj i wołaj z głębi serca: Jezu, ufam Tobie. Yeah.
Jezu, jesteś Panem mojego życia.
przechodzi też stanem przebaczenia, co dzięki niemu mogę przebaczać. On przebacza we mnie innym, przebacza tym ludziom, którzy polegli w mnie. To on pomaga przebaczyć największemu wyrokom. Przechodzi jako zdjęciel. Przechodzi jako ten, który pochyla się. Moja miłość.
ale tak serce. Ile razy będziesz potrzebować ratunku, tak serce. Wyobraź sobie, że chwytasz się szaty Jezusa i skoro uzdrowiłeś kobietę cierpiącą na krwotok przez wiele lat, możesz dokonywać niesamowitych rzeczy w moim życiu. W moim bliskim. Prosimy Pana Jezusa o Jego błogosławieństwo, by pobłogosławił nam na ten wieczór. A gdy wrócisz do domu, może trzeba, by wyznać: Jezu, jesteś Panem nie tylko mojego życia, ale naszego małżeństwa. A jeżeli masz dzieci, to może jesteś Panem całej naszej rodziny. Jak pięknie byłoby, gdyby się udało razem klęknąć do modlitwy i wyznać: Jezu, panujesz nad całym naszym domem. Nie zawsze to jest możliwe, ale jeśli podejmiesz trud, próbę, może się uda, może dziś, może kiedyś, ale gdzieś w głębi serca poczuj, że chcesz, aby On panował w tobie, w innych, i wtedy rzeczywiście nie będzie ci obojętne, że ktoś obok jest bez Jezusa. Zaśpiewamy pieśń prosząc Jezusa o błogosławieństwo. Błogosławić się chcę.
niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament.